Dzień dobry, tu Hektary Off Grid TV. Drodzy widzowie, mamy tutaj dzisiaj na tapecie dwa główne tematy. Pierwszy temat, ogniwa, które przyszły do mnie z Chin, ogniwa Cornex. W tym momencie warte 62,5 dolara. Zaraz pokażemy, zaprezentujemy. Druga sprawa, to, że generalnie ogniwa tanieją, coś się dzieje ciekawego na rynku, sam jestem ciekawy co. W magazynach europejskich można znaleźć ogniwa nawet za 81 dolarów za EV, także jest to fajna, dobra propozycja. Ciekaw jestem waszych opinii, dlaczego te ogniwa tak spadają. Niektórzy piszą, że to jakaś nowa technologia. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nowe technologie wchodzą, natomiast z doświadczenia wiem, że na początku są one drogie. A trzeba sobie zadać pytanie, czy w momencie, gdy te ogniwa LiFePO 4 tanieją, są już w coraz bardziej przystępnej cenie, czy ta technologia jest zła, bo moim zdaniem jest bardzo, bardzo w porządku. Także to w dzisiejszym odcinku. Gdyby się podobało, gorąca prośba o lajka, subskrypcję, komentarz. Wypowiedzcie się, co sądzicie na temat ogniw i ich cen. No to zaczynamy. Co my tu mamy? Tu mamy ogniwa Cornex. Ogniwa Cornex. Tak sobie wyglądają te ogniwa. W zasadzie można powiedzieć, że niewiele różnią się od ogniw, które już na tym kanale gościły, czyli Eevee. Wersja druga, wersja trzecia. Mamy przecież repty, były pokazywane. A tu mamy Cornexy. Cornexy. No zobaczcie, jak to wygląda. Czy to może zdać egzamin? Czy to może zdać egzamin? Są tak jakby troszeczkę inaczej pakowane w te koszulki. Widzicie? O, tak to wygląda. Podobnie były pakowane repty. Też o, tak tu wygląda. Eevee jest raczej tutaj gładkie. Gładkie, ale ja moim zdaniem to nie ma znaczenia. Chińczyk, z którym tu robiłem biznes w przypadku tych ogniw, ujawniony chyba w odcinku 12, prawda, gdzie ujawniałem trzech dostawców swoich, twierdzi, że w zasadzie różnica między tymi ogniwami a Eevee to jest ta pojemność, bo te mają około 290 amperogodzin, 295, nie testowałem jeszcze, będę testował, więc gdyby się okazało, że mają 295, moim zdaniem są w porządku, te mają 304, ale czy warto przepłacać? Czy warto przepłacać, bo coś się domyślam, że Eevee szybko straci na pojemności, bo na początku zawsze jest wysoka. Więc pytanie, co wy na ten temat sądzicie? Tak wyglądają ogniwka. Ja je kupiłem, słuchajcie, w cenie 70 dolarów za sztukę. No trzeba liczyć 2,5 miesiąca transport. Ale w tym momencie mam aktualizację ceny, bo jestem z tym Chińczykiem w stałym kontakcie. I takie jedno ogniwo w chwili obecnej to 62 dolary i 50 centów. Także ceny spadają. Jestem ciekaw, co będzie się dalej działo. No w każdym bądź razie taka informacja dla was, że można kupić za 60 kilka dolarów Cornexy. Mam już tego sprzedawcę w miarę sprawdzonego. Fakt faktem, zamówiłem 16 cel. I tutaj jest, 20 cel zamówiłem, a tu jest 16.
Jedna paczka jeszcze nie przyszła, ale dostawca sam interesuje się tematem, sam sprawdza, gdzie jest paczka i twierdzi, że paczka zagubiona trafi do mnie albo dzisiaj, albo jutro. Także czekamy z niecierpliwością. Co mam, mogę powiedzieć na ten temat? Że mierzyłem napięcie. Mierzyłem napięcie. Napięcie generalnie na celach jest bardzo podobne. Rezystancja. Rezystancja tak jakby trochę się wahała. Jest od 0,21 do 28, 29, coś takiego. Takie są rozbieżności, ale to też zależy od tego, jak przyłożę multimetr i od tego zależy, jakie są wskazania. Także wydaje mi się, że chyba w miarę w porządku, ale dajcie znać, czy ten rozjazd nie jest zbyt duży. Wydaje mi się, że no nie oczekujmy cudów. Nie kosztowały $100 za sztukę, tylko 70, a teraz kosztują 62,50 centów. Także fajne ogniwa. To mamy omówioną rezystancję i napięcie, że w miarę się zgadzają. Co tu mamy? Przyszły busbary i przyszły, pierwszy raz się spotykam, zwykłe, najprostsze śrubki z nakładkami takimi, czyli inaczej niż dotychczas przechodziły o takie śruby. Te się wydają takie w związku z tym, że tutaj są takie, nie wiem jak to nazwać, karbowane czy takie frezowane tutaj. No prawdopodobnie nie będą chciały się luzować. Ciekawe co z tymi, jak to będzie się spisywało. To bym zaliczył za wadę chyba tych ogniw. No ale tak jak mówię, nie oczekujmy cudów. Chodziło o to, żeby sprowadzić budżetowe cele, sprawdzić dostawcę i jak przetestuję pojemność, to będę mógł w pełni zarekomendować, myślę, oczywiście, biorąc pod uwagę wszystkie uwagi, które na kanale się pojawiały, bo wiecie, dostawca dzisiaj, od którego kupowałem ogniwa, jest w porządku, a jutro może już nie być, ponieważ dostanie jakąś lipną partię i ktoś każe mu to sprzedać. Koniecznie, on to musi sprzedać. Więc wiecie, trzeba być cały czas uważnym, trzeba pytać, jaka to jest partia ogniw, czy to jest na przykład ta sama, którą ja mam. To wszystko jest na kanale i musicie brać to pod uwagę. W każdym bądź razie cena, no cena jest coraz lepsza. $62,5. Dużo lepsza cena niż tych ogniw. No ale takie ogniwa, jakie dokładnie są tutaj, od tego samego dostawcy jesteście w stanie dostać za $81. Dostawa w ciągu kilku dni, nie kilku miesięcy. Także wiecie, trzeba po prostu odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteście skłonni ponieść troszeczkę ryzyka i zamówić z Chin i wtedy na pewno zawsze będziecie mieć taniej, czy bierzecie to, co jest dostępne tutaj. Tutaj te ogniwa EV zamawiałem od Susan Lee. Nazwy firmy nie pamiętam. Była udostępniona w odcinku 12. Proszę sprawdźcie sobie. W każdym bądź razie mogę powiedzieć tak. Ona mi potwierdziła, że w połowie marca będzie znowu jakby dostawa i ogniwa będą kosztowały $81. A w kwietniu ma być podobno tak, że mają być za $80. Więc pytanie do Was, czy lepiej zapłacić więcej, mieć ogniwa bardzo szybko, czy zapłacić mniej i mieć ogniwka Cornex.
Czy mieć ogniwka Cornex? To jest do Was pytanie. Tak jak mówię, będę robił test pojemności. Na chwilę obecną to, co tutaj widzę, oceniam to pozytywnie. Oceniam to pozytywnie i przede wszystkim, aha, jeszcze chciałem Wam pokazać paczuszkę, w jakiej formie przyszły. Troszeczkę w innej formie niż zwykle, bo to są takie przekładki między celami. No i na to jest druga taka sama pianka jako to. Solidnie zapakowane. Tu nie można się przyczepić do niczego. Paczki przyszły dobre, w porządku. Od kogo zamawiałem? Na chwilę obecną jeszcze nie polecam, bo muszę zrobić test pojemności. Bo się zaraz może okazać, że mają dużo mniej. Ale jeśli sprzedawca wysłał mi oficjalny test, plik z testami, jakie mają pojemności, i tam było chyba 290 amperogodzin. Więc jak najbardziej w porządku. Człowiek, od którego kupowałem, to Darcy Liu, też ujawniony w odcinku numer 12. Ale tak jak mówię, poczekajcie, wstrzymajcie się jeszcze chwilę. Jak zrobię testy pojemności i wyjdzie tutaj, że mamy pojemność powyżej tego 290 amperogodzin albo coś około, no to będę mógł polecić, no bo wydaje mi się, że już 62 dolary to już jest dobra cena. Myślę, że on jest jeszcze skłonny zejść trochę z tej ceny. Bo ja z nim już tak nie negocjowałem, ja się go zapytałem za 16 sztuk, bo to jest cena dla 16 sztuk. Prawdopodobnie jak będziecie chcieli kupić 8, no to coś tam będzie drożej, ale niewiele. Zapłacicie mniej za transport. To jest logiczne, bo to zależy od wagi. Natomiast wydaje mi się, że na pewno jest w stanie, poza tym co tutaj widzicie, dołożyć przekładki epoksydowe. To to jest jedno. No i może urwać cenę jeszcze troszeczkę. Dajcie znać, co sądzicie, czy mieliście do czynienia z Cornexami. Bo gdyby miały się okazać, że są to fajne ogniwa, to ja myślę, że jesteśmy w stanie może jeszcze urwać cenę, gdyby było tego więcej. Gdyby było więcej osób zainteresowanych, można by jeszcze bardziej urwać cenę Cornexów, no i mieć fajne ogniwa. Mam nadzieję fajne. Cykli ładowania 6000. Ja wiecie, ja w te cykle to tak do końca nie wierzę. No trzeba dbać o baterie. No i miejmy nadzieję, że się będą spisywać. No więc reasumując, mamy w chwili obecnej dwie opcje. Albo kupujemy z Chin, albo kupujemy z magazynu europejskiego. Z Chin, wiadomo, zawsze większe ryzyko, bo albo Houthi na Morzu Czerwonym, albo nie wiadomo co, świat jest niestabilny. Długi czas dostawy. Chińczyk, wiecie, pokazuje dokładnie to, co wysyła. Możecie go poprosić o zdjęcia wysyłanych ogniw, i on to robi. Także raczej, i trzeba go oczywiście o to poprosić, jak on Wam to wyśle, to powiem Wam, no, raczej marna szansa, że Wam wyśle nagle skarpetki, nie? Także długi czas oczekiwania, ryzyko transportu, ale macie na sztuce 20 dolców taniej. No albo wybieracie taką opcję z magazynu europejskiego. Widziałem, że za 80 też dolarów można kupić repty. Także Cornexy kupiłem od Darcy Liu. Nazwę firmy znajdziecie w 12 odcinku. Ivy kupiłem od Susan Lee, w 12 odcinku też nazwa firmy. Możecie się do nich odezwać. Macie opcję, możecie kupować, ale oczywiście słuchajcie, zawsze z zachowaniem zasad, o których mówiłem, czyli wypytać wszystko. Było to pokazane w filmach, jak o co zapytać.
Susan Lee może do Was pisać po polsku. Ona do mnie zaczęła w pewnym momencie pisać po polsku i mówi, że nie ma problemu dla niej, żeby sobie tam to tłumaczyć w translatorze. Także tak to wygląda. Ja no, wiążę duże nadzieje z tymi korneksami, bo gdyby się okazały dobre, no to sobie może jeszcze domówię coś. Zobaczymy. Tymczasem co? No trzeba zabierać się za testy. Ogniwka wyglądają fajnie, ale wiecie, na pierwszy rzut oka to zawsze, zawsze wszystko ładnie wygląda. A pytanie, co w trawie piszczy, czyli jaką te ogniwa pojemność mają. To jest kluczowa sprawa. Także co, moi drodzy? Mam nadzieję, że odcinek jakby przyznał się, przyczynił się do tego, że możecie podjąć jakąś racjonalną decyzję. Jeśli się podobało, gorąca prośba, lajka, suba, komentarz, dajcie znać. Może jeszcze powinienem coś od tych Chińczyków, jakąś informację wyciągnąć, bo ja cały czas z nimi tam trochę piszę. Wiecie, tak podtrzymuję kontakt. Więc gdybyście chcieli jakieś informacje uzyskać, to ja chętnie nawet mogę zapytać o to, bo myślę, że tutaj już mi odpowiedzą w miarę jakby realne, podadzą jakieś realne dane. No to co, dzięki serdeczne, jeszcze raz prośba o lajka. Do zobaczenia, cześć!